Wracamy do spraw dzików niszczących wałbrzyszaną ogródki. Mieszkańcy nie tylko nie chcą ponosić strat, ale również boją się dzików. Czy obawy są słuszne? Do tej pory nie odnotowano w regionie przypadku, by dzik zaatakował człowieka. Nie jest to nowy problem. Po raz pierwszy dziki pojawiły się w mieście w roku 2012. Już od tamtego momentu podjęliśmy współpracę z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu i poszczególnymi kołami łowieckimi. Wtedy o wiele mniejszy to był problem, bo po prostu tych dzików na terenie miasta było o wiele, wiele mniej. Z biegiem lat zaczęło się pojawiać coraz więcej. No, przyczyn jest kilka. Jakie są przyczyny zwiększenia populacji dzików? Zimy są teraz łagodne. Koła łowieckie dalej dokarmiają te dziki, no bo mają w swoich zadaniach statutowych między taką rzecz. Ale tych dzików więcej przybywa, ponieważ coraz mniej ich podczas zimy ginie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest anomalia biologiczna. O ile kiedyś taka locha zaczęła się prosić dopiero jak miała 3 lata i prosiła się tylko raz w roku, bo ta kuczka zaczynała się w listopadzie, locha prosiła się w marcu. Najwięcej sygnałów o bytowaniu dzików dociera z rejonu ulic Andersa i Ludowej. Największa watacha występuje na hałdach przy byłej kopalni Torres. Prowadzony jest odstrzał dzików, ale zmieniające się warunki pogodowe i przyspieszone rozmnażanie się powoduje zwiększenie się ilości dzików. Myśliwi nie są też zbyt chętni, by używać broni na terenie miasta. Płyną także listy od mieszkańców południowej części Białego Kamienia. Dzisiejszej nocy po raz kolejny dziki podeszły pod dom mieszkańców Wałbrzycha przy ulicy Andersa 19, ryjąc tym razem bezpośrednio teren przyległy do budynku mieszkalnego. Od czerwca bieżącego roku nocne wizyty tych zwierząt są utrapieniem mieszkańców. Dziki niszczą im działki, plony i ogrodzenia, a tym razem podwórze. Prośby i interwencje u władz nie rozwiązują nadal problemu. Co mają zrobić mieszkańcy, którym dziki zniszczyły własność i czy mają szansę na odszkodowanie? Jest luka w prawie, jeżeli chodzi o odszkodowanie. Tak mocno zamrożone są sytuacje, kiedy można tego dochodzić. No najwięcej tutaj, nie użyję słowa korzystają, ale mają możliwość skorzystania ci, którzy mają uprawy rolne. Natomiast cała grupa użytkowników działek, tych ogródków działkowych, tam gdzie są przestrzenie publiczne, no jest jedyna możliwość, żeby wystąpić, jeżeli to nie jest na terenie obwodu łowieckiego, bo jeżeli na terenie obwodu łowieckiego, to wiadomo, do zarządu koła łowieckiego, który albo wypłaci, albo nie. Tak jak powiedziałem, bo akurat ta grupa nigdzie nie jest wskazana w ustawie o tym, że może o takie odszkodowanie się starać. Tak samo, a jeżeli to jest poza obrębem koła łowieckiego, wszystkim wskazuje, podaje adres sejmiku wojewódzkiego, bo wtedy ze Skarbu Państwa Zarząd Województwa, przysyłając tutaj swoich ludzi, którzy wyceniają szkody, może takie odszkodowanie wypłacić. Powiedziałem może, bo literalnie w przepisach nie jest wskazane, że musi takie odszkodowanie wypłacić.